Dzień dobry, szalom, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jestem znajomy Zajączka, nie byli z tym przebrzydłym znajomym Królika. CK3 na najnowszych DLC-kach, Ród Purpury, walczymy o tron bizantyjski i zanim dzisiaj wypowiemy wojnę cesarzowi i rozpoczniemy bizantyjskiego Civil War'a, aby dynastia Romanczowów raz na zawsze rządziła całym fioletowym krajem na tej mapie, naszą prawowitą linią dynastyczną, a nie jakimiś tam bocznymi odnogami, i ogarnęła tą sytuację w kraju, jaka się dzieje, czyli klikamy wymój żądania i wystawiamy ultimatum. Wojna nie będzie prosta, bo to jest 20 tysięcy. Cesarzewicz Szaptur co prawda... Znaczy cesarz, bo cesarzewicz to dziedzic. Cesarz Szaptur co prawda nie ma żadnego sojusznika póki co, więc to jest idealny moment, żeby zaatakować. Nasz poparło... sześć książąt? Jeśli to jesteśmy my. Król Petors, 5000 z Antakykoli. To kiedyś, myślę, kiedyś byliśmy ich sojusznikami, nie? Kiedyś byliśmy ich sojusznikami. Z Pontu, nie wiem jak ten Pont wrócił. Jak to się wyzwoliło, zjednoczyło, potem wróciło. Tego nie kojarzę. Księżna Anatoja z Sławonii, w sensie Chorwacja dzisiejsza? Chyba dzisiejsza Chorwacja to będzie kawałek Chorwacji. Może kawałek Serbii jeszcze. Ich nie kojarzę, ale fajny ten niemiecki herb. Książę z Tesalii. 1700 z naszego pogranicza. My de facto mamy, chyba nasi wasale mają de jure claimy do jego prowincji. Ale to już mniejsza o to. I hrabina Eufrazja. Też z Chorwacji. Niewielu nas poparło. I zanim wypowiemy wojnę i rozpoczniemy coś, na co długo czekaliśmy, sprawdzimy, o co chodzi z tym księstwem Kefafonii. Bo to jest tak, mówicie, że jak kliknę, jest historia tytułu. Jest historia tytułu. Królewicz Gracol to miał i on to zniszczył. Czemu, królewiczu Gracolku, zniszczyłeś tytuł Kefafonii, a ona go utworzyła na nowo? Jakaś randomowa Shalom My Lady. Jak sprawdzimy twój pamiętniczek, Sebastianus, księżna odebrała ci tytuł Kefafonii, hrabia Belisarios odebrał tobie tytuł Królestwa Bułgarii. On żyje i on się znajduje obecnie w Lidii, ten, który ci odebrał Królestwo Bułgarii, bo to było całość Królestwa Bułgarii, Kefafonia była tylko tym dziedzicznym tytułem. Przychodzi pod twoje panowanie, Królestwo przychodzi pod twoje panowanie. Ty też jesteś nikim. No dobra, ja rozumiem, że on przegrał czy coś, ale to są jakieś randomy, które gra stworzyła na szybko. I oni pozabierali mu tytuł, ja nie wiem, co tam się wydarzyło. To cesarz jej nie pozabierał, w sensie temu naszemu Gracolowi, naszemu bratowi, kuzynowi, wujkowi. To po prostu, to nawet nie było wojny. A potem jak ty to straciłeś? Królewicz Laurento stał się celem wypowiedzianym przeze mnie wojny, przegrałem bitwę, w której królewicz został... On wygrał tą wojnę jakąś tam, coś tam, nie wiem. Ale masz roszczenia do Bułgarii. Ale tej Bułgarii nie ma. A pokaż mi tą My Lady, gdzie ona jest. A co jest w twoim pamiętniczku? Hrabstwo, no... Pół tego przechodzi pod twoje panowanie i cały twój pamiętniczek to jest, jak spisywałeś, jakie hrabstwa podchodzą pod twoje panowanie. Ego Stonks. I to tyle, to jest cały pamiętniczek. No generalnie to... Kefafonii przychodzi pod moje panowanie. Nie no, fajnie, dalej nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło. Ale spoko. Dobra. Także, drogi cesarzu Szaptorze, patrząc, że kraj przechodzi kryzys, jakieś kefafonie, ponty, sytuacja jest napięta. I bardzo napięta. Dlatego wymój żądania, przesyłamy ultimatum, w razie czego będziemy walczyć. Mamy spoko armię, 6000 razem z naszymi sojusznikami, a że wszystkich chyba wezwać nie będziemy, bo ci, którzy są naszymi sojusznikami wewnątrz cesarstwa, a nie popierają rebelii, bo nie ukrywajmy, to jest rebelia. Znaczy prawowita rebelia. Uzurpator siedzi na tronie. Dobra, otrzymaj rozrywkę, zobaczymy. Może się zgodzi, nie będzie wojny. Twoje roszczenia do mojego tytułu nie są bardziej realne niż krótkie historie, które opowiadamy dzieciom na dobranoc. Bez względu na to, ilu zabłąkanych głupców zebrałeś, aby pomóc realizacji twojego planu, nigdy nie przestanę na żądanie tak parszywej gawiedzi. Wolę umrzeć, niż zobaczyć, jak moja ojcowizna przypada komuś takiemu niskiemu. A więc wojna. Mamy wojnę, wybuchła pierwsza, w sumie pierwsza wojna domowa w Bizancjum, nie? To jest chyba pierwsza wojna domowa w Bizancjum. Cesarz Szaptor kontra Król Kwieciu.
Romanczowowie walczą z romanczowami o tron bizantyjski. Fajnie. Zarąbiście. Zarąbiście. Dobra, możemy kogoś wezwać. Mogę wezwać członków swojej dynastii. Michała Bauera nie możemy wezwać, bo przeciwko Saniorowi nie może walczyć. Powinniśmy, znaczy na upartego powinniśmy walczyć o niego na ten tytuł, ale patrząc, że to cesarstwo przeżywa jakiś kryzys, musimy osobiście tego. I burmistrza Androikosa też nie możemy wezwać, ale jacyś zagraniczny. Właśnie, połabie. W połabie, przypominam, rządzi ta prawowita pierwsza, znaczy prawowita, ta dawna dynastia bizantyjska, Makedonów, która, my się tak często tak mocno wrzeniliśmy się w tych Makedonów, jak wrzeniliśmy się w samych siebie, w sensie, jakbym miał powiedzieć, to 1/3 naszych małżeństw to jesteśmy między sobą, 1/3 to Makedonii, a 1/3 to jakieś pozostałe randomowe, także z chęcią ich wezwiemy. No takie trochę przyjemne, kiedy dynastia makedońska pomaga romanczowom w odebraniu tronu. Ciebie nie możemy wezwać, bo to jest twój seniorem. Kim ty jesteś? Możemy zatrudnić hordy awarskie? Włoskie? Bo wy jesteście z tych Awarów, nie? To wszystko. Dobra, dawaj was. Ściągniemy wszystko pod mury Konstantynopola. Ciebie nie możemy. Incei nie możemy. No dobra, zwiększyliśmy nasze siły o wsparcie z północy. Możemy osobiście dowodzić. Oj, nie możemy dowodzić, zdecydowanie nie możemy dowodzić. Trochę mało mamy gotówki w skarbcu, ale myślę, że jak się wystawi armia, a nie będziemy musieli palić uzupełnień. Oczywiście, że dołączę do twojej wojny. Królu Hellady, świetnie. Wydaliśmy troszeczkę prestiżu, ale każde wsparcie się przyda. I mam nadzieję, że nasi sojusznicy będą nas wspierać. Dobra, ruszamy na Konstantynopol. Może nie płyń. Może nie płyń, pójdziemy pieszo. Aha, tu będzie attrition. Ale oni pozostali neutralni, tak? Oni pozostali neutralni. Chociaż nie, Pont nas wspiera czy nie wspiera? Nie, Pont nas wspiera, okej, okay, bo tak patrzę teraz, że to cesarstwo się de facto podzieliło. Ma takie południe i północ, można by to powiedzieć. Krym się buntuje, tak? Krym się buntuje, to są nasze domy. No tak, no takie północ kontra południe cesarstwa bizantyjskiego. Fajnie to wygląda. Popłyniemy tutaj. I stędy przekroczymy Cieśninę, połączymy się z naszymi sojusznikami, żeby połączyć się z sojusznikami, bo to jest 16 tysięcy w Konstantynopolu czeka. A dwa, żeby zszedł nam ten debuff za płynięcie. Ale w międzyczasie życie na dworze toczy się swoją koleją. Moja córka oraz jej mały przyjaciel Rewark wzięli z gabinetu egzemplarz Pisma Świętego i przenieśli do pokoju zabaw. I zupełnie zniszczyli pismo, podarte strony, ale im pancer Faustyna nada po łapkach. Ślady stóp na okładce, brak jakiegokolwiek szacunku. Zdaje się, że mała Mister Moriarty nie przyjmuje się słowem boskim. Cyniczna. Spoko, niech będzie cyniczna. Przeżyjemy. Rak. Moja biedna żona. Otarły mnie dzisiaj ważne informacje. Moja żona Nonna zachorowała na raka. Obawiam się, że już to koniec, tylko cud może ją ratować. Biegnij po medyka. To jest zagrożenie, przed którym nie jesteśmy w stanie. Dobra, wyleczy ją z tego. Ona nam daje sojusz z tymi Makedonami, nie? My ich potrzebujemy. To nie jest dobra wiadomość. To jest, bardzo zła wiadomość. Mamy jakiegoś medyka w ogóle? A, my nie mamy medyka. He. Kiepskie. No cóż. To inaczej nic nie poradzimy. Nadworny medyk. A, mamy do wyboru teraz. Proszę, ty wy będziecie kosztować. No niby jest lepsza Teokrisa. 205! Aha. Nie stać nas. Przyjdę do mistrza, aby złożyć ci hołd. Właśnie, idealnie, bo my potrzebujemy pieniążka. Natychmiast go wprowadźcie. Przyjmuję jeszcze od Redary. Świetnie, bo nam troszeczkę pieniążka zabrakło. Ile mamy tutaj żołnierzy pod komendą? 16 tysięcy. No dobra, teraz możemy prowadzić walczyć. Jeszcze jakbyśmy w dobrym, dogodnym miejscu zgromadzili nasze armie i stoczyli z nimi bitwę na jakimś forcie wzgórzu. Myślę, że byłoby fajne. To jeszcze w ogóle jakaś inna wojna się toczy w międzyczasie. Lidia walczy z... Aha, między sobą się tłuką. Wykorzystali moment. Nie, no bo musieliśmy zainterweniować, bo cesarz uchwalił... Nie wiem, jak on to zrobił tak szybko. W sensie, no tak szybko. W sensie, no w tak niesprzyjających warunkach, gdzie ta władza de facto troszeczkę rotowała, jeżeli chodzi o tytuł cesarza Bizancjum. Czekaj, tu można zobaczyć historię tytułu. Bo to byli sami Makedonowie, są dynastie sprzed gry, bo gra zaczyna się od ciebie chyba? Chyba od ciebie zaczyna się. A, też tu jakieś dziki były. Ty, można dojść do tego? Justynianina? 800? Jest, Justynianin pierwszy. Geniusz. Ja wiem, takich perków nie miał. Nie miał dzieciaków!
Dobra, ale to co nas interesuje to jest tak, G-Core, Makedon, G-Core i Makedonii. Ten Michał Bauer przez tam, nie wiem, tydzień rządził? Właśnie, a co się stało, że ty oddałeś tego, koronę cesarską? Cesarz Bazyleusz III odebrał mi cesarstwo bizantyjskie. Czekaj, odwrotnie. Tak. Moja matka, cesarz przechodzi, cesarstwo, ale... Cesarz Bazyleusz, ty po prostu mu odebrałeś. Jak ty mogłeś mu odebrać? Pewnie ultimatum poszło. Tak jak my teraz robimy i ten Michał Bauer się zgodził niestety. No i to nas pchnęło do działania. Nas pchnęło do działania. Zdążymy, co to jest za fort? Wzgórza, idealnie. Od północy podejdziemy, zaatakujemy. Podzielili siłę, popełnili błąd. Mają podzielone siły, co prawda będą pewnie dosyłać. Ej, zdążymy zanim ten fort padnie. Wytrzymajcie towarzysze, idzie odsiecz! Idzie odsiecz! Twoja kultura odkryła podkowy. Dobra, teraz w podkowach tam szybciutko, szybciutko. Buciki dla koników, wbijamy się. Zdążymy, zdążymy. Jak to wygląda? Obrona na wzgórzach, budowla obrony, lepszy dowódca, właściciel jest niezgadnie zadłużony. Kto jest zadłużony? Ja nic nie jestem zadłużony. Dobra, jest bitwa. Nie zdążyli zdobyć fortu, znaczy zamku, twierdzy. Kto tu dowodzi? On dwa razy lepsze statystyki, on ma tylko zimowego żołnierza, na szczęście jest czerwiec, czyli początek lata. Agresywny atakujący logistyk, bitwa pod Majdonem. Nasze posiłki dochodzą 7000, oni mają jeszcze 7000, więc mamy 5000 i 4000 są wszyscy nasi sojusznicy. Nie, jeszcze na północy jest Połabie, które zbliża się i sojusznicza armia z Sławonii, która oblega... Ty masz jakąś inną wojnę? A, ty masz inną wojnę, to na My Lady tam ze Sławonii nie możemy liczyć. No dobra, powinniśmy to wygrać. Powinniśmy, to klucz, bo jest wyrównana walka. Plus jeszcze dojdzie 5000 i 4000 naszych. Jacyś tam najemnicy widzę skąd na to pole. Dobra, wygrywamy, zdecydowanie. Piękna bitwa, wielka, duża bitwa. Traciliśmy 1500, oni 7000. Nice, rzeź pod Majdonem. Pięknie, dowództwa Sebastianos. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jesteśmy dumni z tego zwycięstwa, także co, możemy maszerować na Konstantynopol. O, ten atrybucik z zakresu dyplomacji. Akceptacja poziomu wazalizacji. Ty, no nie wiesz, że z tych naszych wszystkich władców, że byli głównie na zmianę pod intrygę albo pod walkę, de facto tron bizantyjski może zdobyć dyplomata. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, ruszamy do Konstantynopol. Konstantynopol ma to do siebie, że on ma tutaj ten specjalny budynek. Jonna, wielki książę Germa, Budziak urodziła własną córkę. Królewicz Gacha, recenzja. To jest nasza wnuczka, dobra, trzeba ją nazwać. Dobra, na imię ci będzie Witkosz, abyś wyrosła na silną i tak dalej. Oni tu się wycofują? Na Konstantynopol? Ja nie wiem, czy my chcemy... O, część armii rozwiązali, okej, część armii zdezerterowała. Ta, ale ich nie złapiemy. Dobra, to rozpoczniemy oblężenie Konstantynopolu. Wejdziemy sobie tutaj i będziemy stali. Oblężenie Konstantynopolu to nie będzie prosta sprawa, bo tutaj są... tutaj są... Jak zobaczyć osadę? Iść do kolei lokalizacji. Tutaj jest ten specjalny budynek na te mury Trajana. To chyba tak się nazywa, mury Trajana. Dopóki śmieć... Nie, nasza małżonka! Nie! Kurde. Cholipka, ale sojusz z Makedonami jest? Połabie jest sojusz. Dobra, świetnie. Good job. To jest najważniejsze. Potrzebujemy małżonki. Teraz nie pora na małżonkę. Teraz prowadzimy oblężenie Konstantynopola. Załamanie psychiczne, głęboki żal. Melancholijny, pijak. Czekaj, jaki ty byłeś? Sprawiedliwy, cyniczny, sadystyczny, negocjator, dyplomata, pielgrzym, inteligentny. Nie, no myślę, że ani chociaż pijak, kurde, załamanie. Dobra, na razie weźmy dalej. Nieustanną żałobę. Jak bardzo się zestresowałeś? Drugi poziom i ty tak mocno wbite. Nie możemy się odstresować, także trzymamy na razie oblężenie. Jak oni sobie biegają. W ogóle rusza się to oblężenie Konstantynopolu? No tak lekutko. Tak lekutko. Poziom fortyfikacji. Nie, mury Teodozjusza, nie Trajana, sorry. Drugi mur kurtynowy, no właśnie, te podwójne mury Bizancjum przeklęte, dungeon, stolica. Jezus. Dobra, ale trzymamy. Dzienny postęp oblężenia, katapulty rzucają, oni jego ogryski jabłek w nas rzucają, my w nich rzucamy płonące te... pociski, jakieś tam garnki z oliwą, jakieś krowy śmierdzące, zarazę rzucamy. A oni, o czekaj, zaczęli nam oddawać kamieniami w końcu. Okej. Dobra, ty, ale już kończy się oblężenie. Oni w tym czasie zdobywają przejście przez tą drugą cieśninę, ale Konstantynopol padnie. My mamy...
Mamy 2 na 5 tych mangoneli, tych mangoneli lepszych. 2 na 5 tylko. No dobra, ale coś tam w nich rzuca. Coś tam na 5 w nich rzuca. Mhm. Oni już myślą nad sensem życia. Oj, się poddają. Dziecko naszej dynastii. Rewicz Orestes. Przypomniałem, że go trzeba zmienić nazwę, bo to jest ten randomowy dziedzic. W sensie gra go nazwała. Ale naszego wnuka, i to jest chyba potencjalny kolejny dziedzic, nazwiemy Nikoś. Czekaj, to jest potencjalny kolejny dziedzic, bo to jest Orestes. Tak, Nikoś, Witkosz, Nik... Jezus, zapomniałem, serio już nazwałem? Łak. No cóż, kilka dni temu ostatnio siedziałem przy CK Trójeczce. No cóż, takie życie. Takie życie, będzie dwóch Nikosiu. Starałem się. Pojmano wartościowego zakładnika, syn i postaci Szaptor. Naszego krewnego pojmaliśmy, to jest twój... Aha. I za zdobycie Konstantynopola tylko tyle Warscora dostaliśmy. Co? Ja myślałem, że to będzie prawie setka już. No dobra, no to wojna trwa dalej. Na szczęście zarabiamy na tej wojnie, jakby nie patrzeć. Dobra, wracamy w Cieśninę. Oni teraz nasze wyspy na Lesbos oblegają. Wyspy na Lesbos i przypłynęły posiłki z Połabia w końcu, po zdobyciu już Konstantynopola. Ale jeśli oni mają te 14 tysięcy i nasi się będą trzymać razem, to powinniśmy na spokojnie dać radę. Więcej żołnierzy, więcej kont zbrojnych, ale to jest tylko nasza armia. Idzie 20 tysięcy na naszych pomocników. Jeszcze 20 tysięcy naszych idzie. Mhm. Bitwa pod Aleksandria Troas. Tutaj dowodzi ten sam dowódca, co w poprzedniej bitwie. Także panowie, musicie pomóc, bo my już tutaj walczymy. 3 tysiące, 2 tysiące, oj, duże straty poniesiemy. Odejście syna. Nie! Nasz syn zginął podczas bitwy. Gacza recenzja zginął. No cóż. Został zgładzony w bitwie. Kto ciebie pokonał? Anglosaska kultura. Ochmistrz nadworny postaci cesarz Szaptor. Kurde, jakiś otacza się cudzoziemcami. Otacza się cudzoziemcami. Mój syn, odważny synu. Ty, ciekawe, czy my dożyjemy końca tej wojny. To się stresujemy dość mocno. Całym tym zawieszaniem. Dobra, piękne zwycięstwo. Co prawda dużo stracimy, bo my przez chwilę sami walczyliśmy. Ale było ładne zwycięstwo. Odbijajmy na razie nasze forty. 61 Warscora. Niech nam troszeczkę armia się odnowi. Poborowi niech wrócą. Siły cesarskie próbują odbić Konstantynopol, ale my w tym czasie powinniśmy odbić nasz szybciutko forcik, bo to był niewielki garnizon zostawili. Od razu chcieli iść dalej. Przekroczymy Cieśninę, jak odbiliśmy fort, i lecimy na odsiecz miastu, stolicy, które przejęliśmy. Fajnie, jakby te posiłki razem z nami się wbijały, a nie my, że my przez kilka dni, godzin sami trzymamy bitwę. Sami trzymamy... Oj, bo uciekaj, goń, kurwa. No i ty... A było... Obrona przez Cieśninę. Dobra, przez Cieśninę się wbijamy. No teraz to już nie mam jak tego. Co do Diaska, mój syn widmo robił w szafie w pomieszczeniu dla służby. Naprawdę grał chowanego, tak jak twierdzi. Teraz wygląda, jakby zobaczył ducha. Trzęsie się, oczy ma szeroko otwarte, wpatruje się nieobecnie w ścianę. Widmo. Hmm. O nie, chyba wiem, co się stało. Musiał ujrzeć jak kredencerz razem ze swoją partnerką skubią kaczkę. Biedny chłopiec wygląda na zszokowanego i zdziwia się, jeśli... Ile ty masz lat? 13. Coś powinieneś wiedzieć, co i jak. Jeśli w przyszłości będzie mieć problemy z nawiązaniem bliskiej relacji z drugą osobą. Cnotliwy. Lubieżny. Sprawiedliwy, chciwy. Cnotliwy, apodyktyczny. Inteligentny. Dobra, będziesz lubieżny. Jeszcze bardziej się zestresujemy. Dobra, jest bitwa. Sprawda, mamy przejście przez Cieśninę. Ale dobijamy resztki. Mają lepszego dowódcę. Araba zatrudnili. Ty, poważnie, ten cesarz Szaptor, w ogóle jego małżonkę pojmaliśmy, to on ściąga wszystkich zagranicznych watażków, byle tylko bronić cesarstwa. Czy tam jest Mordownia? A już kiedyś widzieliśmy chyba tą Mordownię. Jakiś Mordor powstał na Syberii. Fate of Syberia. Fate of Syberia to będzie piękny delcek. Piękny delcek. No dobra, mamy 73 Warscora. Ta bitwa niewiele nam dała. No to ruszamy plądrować na razie domenę cesarską. Ile, jak wygląda ta bitwa? 1000 do 5000. Okej, dobra, tu są kościółki, to może nie, szukamy miasto, tu jest baronia. Polegajmy za... A wy się tu znowu wycofaliście, okej. Roszczenie Korsyki do tytułu księstwa Toskanii? Czekaj, co? Co to za wojna? Czekaj.
Korsyka zaatakowała... Z czym my walczymy jeszcze raz? Jesteś. A, ty w ogóle jesteś poddanym tego. Tego i ty zaatakowałeś... Wow, zaatakował Bizancjum. Atrybucik dostępny. Pisanie historii. Możesz podjąć decyzję zleć skomponowanie eposu. O Jezus, i za jego panowania spiszemy całą tą historię wojen romanczowsko-makedońsko-bizantyjskich. O Jezus, ale tu będzie piękny lore. Niestety znowu padł ten fort, jak my to oblegaliśmy. Czy ty płyniesz do nas teraz? Czy ty płyniesz do Hellady? Nie, on gdzieś płynie na północ. Zakończono oblężenie, 6 dukacików. No dobra, no to idziemy kolejny fort oblegać. Co jest z tym fortem i tak? Czemu my to tyle oblegamy? Stolica hrabstwa, donżon, drugi mur kontynowy. My mamy jakieś dobre fortyfikacje. Co? Jezu, ja dawno nie rozbudowałem nic, bo cały czas walczymy. Zamek, możemy na wyższy poziom dać? Nie możemy na wyższy poziom dać zamku, ale możemy port handlowy dać na wyższy poziom. Dobra, ulepsz. Przecież nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby wydawać pieniążki w czasie wojny. Trzymaj to oblężenie na razie. Moja synowa, kurde, Orestes, co ty robisz? Dzieciok za dzieckiem, my tu walczymy o tron, a ty wypluwasz z siebie ludzi. Kwieciu może nie, bo już był, nazwiemy go Baca, niech będzie. Niech będzie, to ile ty już masz tych? Masz 4, tak? I... aha, jedna córka. Okej. Ty coś w razie czego dziedziczyłeś? Inteligentny. Zakończone oblężenie, świetnie, ile? 73 warscora. Aha, i teraz wszyscy będą atakować go. Co teraz jest? Powstanie populistów. Jakieś populistyczne powstanie. Ci populiści zwykle chcą obniżenia... Grecka rewolta prawosławna. Masz wziąłeś sojusz z tą księżną... A nie, to księżnej pęce się zbuntowali w ogóle, tak? Nie wiem, ale z tą kefofonię trzeba będzie ogarnąć, bo to tak nie może być. My mamy roszczenia do tego, więc my będziemy mogli w teorii to zabrać po wojnie, nie? Ty, nagle nam jakieś roszczenia doszły. Hrabstwo Salonik, hrabstwo Czajdików, hrabstwo Veri? Skąd my to dostaliśmy? Znów jakiś random odziedziczył jakieś hrabstwa. Nie rozumiem, co się dzieje. Trzeba ogarnąć sytuację w kraju, bo... no to tak nie może być. Królestwo Nicei. Konstans. Nie, czekaj, zginął. Nie, Michał Bauer zginął. Dobra, dla utrzymania lore, tam... tak jak to wam rysowałem chyba 3 odcinki temu, czy 2 odcinki temu, pamiętacie? Ta lewa, prawa strona, ta dynastyczna, że my poparliśmy tą lewą pod Michała Bauera. A Szaptor i Bazyleus III to była ta prawa strona, nie? No to sprawa, że ta rebelia była po to, żeby Michała Bauera, czyli tego z naszej strony wsadzić na tron z Nicei, ale że on zginął i teraz jakiś jest tu Konstans randomowy, to tron wybierze, że będziemy brali dla siebie. O, no i lore się domyka, wszystko się zgadza. Piąteczka z plusem, idealnie. O Jezus, ale rozpracowane, ale pięknie zrobione. O Jezus. Normalnie tylko do HB opisać i sprzedawać prawa autorskie do serialu. O Jezus. Dynastia dzika. Historia prawdziwa. 3 sezony S. Każdy, który wystąpił i miał swojego żbiczka w tej historii, dostanie procencik od sprzedaży praw autorskich. Będzie piękna historia, wszyscy na tym zarobimy. Mówię wam. Po wydaniu wyroku na drobnego złodziejaszka poprosiłam, aby córka zajęła swoje stanowisko w tej sprawie. Stwierdzi, że wyrok jest zbyt surowy. Sprawiedliwa albo wstrzemięźliwa, cyniczna, współczująca, sprawiedliwa, hałaśliwa, krzepka. Jest współczująca, nie? Współczująca, no to niech będzie sprawiedliwa dalej dla niego. Oho, armia cesarska wróciła, 6000. On chyba popłynął tą Korsykę tłumić, bo wygrał tą wojnę z Korsyką. O, dziedzictwo dynastii, o Jezus, co my teraz chcemy? Poczekaj, na razie to zostaw, na razie to trzeba wygrać wojnę z Bizancjum, na razie, znaczy wojnę o tron bizantyjski, na razie nic nie tykamy. Mamy 97 warscora, już naprawdę niewiele brakuje. Mamy 100% warscora, także co? Wybój żądania. Pretendent przyjmuje kontrolę nad spornym tytułem, zakładnicy wzięci do uczestnictwa zostają uwolnieni, uzyskujesz niezależność, otrzymujesz carstwo bizantyjskie. Każdy członek frakcji wywala słabego haka przysługa. Staje twoim wasalem. Wymuś żądania. Czy jesteście gotowi na ten moment? Prawie 30 odcinków nam to zajęło. Napisanie pięknej historii. A teraz...
Ród purpury osiąga swój cel. Zwycięstwo. Niech tak będzie. Do mojego seniora, twoja bezwzględność jest godna pozazdroszczenia. Jesteś dużo większym wrogiem, niż sobie wyobrażałem. Aby położyć kres temu rozlewowi krwi, zastosuję się do twoich żądań. Niech tak będzie. Bazyleus Kwieciu, cesarstwo bizantyjskie. Udało się. Nareszcie. 16 sierpnia 1069... 69? Hehe. Hehe. Zjednoczyliśmy cesarstwo pod prawowitą władzą dynastii Romanczowów. Pięknie. Po prostu, goddamit, pięknie. Aha, w ogóle stolica jest w Mistrze, w Helladzie. Możemy przenieść, czy nie? Jest opcja, żeby przenieść do Konstantynopola. Odzyskaj Konstantynopol. Przywróć Konstantynopol jako stolicę twojego cesarstwa. Czy my chcemy przenieść? Pokaż jak siedzisz na tronie. Pokaż jak siedzisz na tronie. Aha, bo my siedzimy na tronie w Helladzie. My siedzimy na stronie majestat dworu, dworskie artefakty. No dobra, także co? Dzisiaj wam podziękuję za uwagę. Wojna o cesarstwo wygrana. Udało się. W następnym odcinku ogarniemy sytuację. W sensie porozdajemy perki, przeniesiemy stolicę, przygotujemy dwór, poszukajemy małżonki, spróbujemy odzyskać księstwo Kefafonii, bo ono nam się należy. Także sporo pracy w następnym odcinku przed nami. Łapek w górę, soczysty komentarz. Aha, no i przede wszystkim trzeba będzie rozprawić się z więźniami, bo... Co się stało z tym, który przegrał? Aha, ty nadal okupujesz Trację i tego, nadal okupujesz Trację i Konstantynopol, no mimo wszystko kontrolujesz. No tak, bo my walczyliśmy o tytuł cesarstwa, a nie o samo te. Jakby nie patrzeć, to jest nasz kuzyn i on sobie włada Tracją. Dobra, ale tym się będziemy zajmować w kolejnym odcinku. Łapek w górę, soczysty komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie, elo.